Ogólnie to ja nie lubię nagrywać tych filmików na YouTube ze, 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 ze streama, wolę sobie po prostu po streamie usiąść, zebrać myśli, pomyśleć, zastanowić się i nagrać osobno materiał na YouTube, a. ale tutaj zrobię wyjątek, dlatego że ten live stream trwał, to chyba był najkrótszy livestream z całej historii Genshin'a. Naprawdę, bo trwał tylko 25 minut. Nie jestem teraz. Musiałbym sprawdzić, zrobiliście, czy na pewno tak jest, ale przysięgam, że chyba wszystkie live streamy trwały 45 minut, 40 minut, 30 chyba, ale 25 to jeszcze nie było. Tak mi się kojarzy. No i w sumie teraz sobie na streamie to nagram to omówienie, bo tu tak naprawdę nie ma czego omawiać. Po kolei. Na początku oczywiście się witają. Hello Travelers, dobra, nie wiem, bez napisów. Mamy oczywiście. Trailer, trailer jest meet as fuck. Tu, tu, tutaj się nic nie wydarzyło. Dosłownie nic. Najzabawniejsze było. O, tutaj. Najzabawniejszy jest ten moment, w którym to wygląda, jakby nam prezentowali nową czwórkę Kirara. Przysięgam, że to, to, ta kamera lata tak, jakby oni chcieli nam pokazać. Nowa czwórka Kirara. Najśmieszniejsze jest to, że to... Nie. Dodają nam Chiori. Chiori ogólnie jest bardzo ładna. Bardzo mi się podoba. Pod tym względem, akurat, designowo jest bombastyczna. Mimo, że zapowiada się z pewnych źródeł, śniło mi się, że jest naprawdę słabą postacią. Yy, zobaczymy, jak to wyjdzie w praniu, ale w ogóle nawie też pokazują, ale to zaraz. Chiori wydaje mi się osobiście jako postać bardzo. O, może przewinę sobie, bo tutaj się nic nie wydarzyło. Tutaj jakiś, nie wiem, pogadanka. Dobra. Chiori. Zaczynając od Chiori. Uważam, że będzie postacią Geo. Wow. 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 <śleskujesz> Jest postacią Geo. I to już z bomby powoduje, że będzie postacią średnią, bo Geo to, to nie jest najlepszy element w grze. A jej skille, no... wygląda jak taka przygupia Albedo. To znaczy Albedo po reworku, o tak to powiem. I raczej nie widzę jakiegoś za wielkiego zastosowania dla jej skillsetu, bo to jest zwykły sub DPS. Stawia sobie kukiełkę, która sobie bije. Można coś tam z planż takim zrobić, jak wyglądaliśmy. Ult to po prostu damage, więc postać bardzo, bardzo średnia. Jeżeli ktoś się zastanawiał, czy ona będzie dobrą postacią, na 90% będzie słabą, limitowaną piątką, bo tak jest postacią limitowaną. Głośno ostatnio głośno było ostatnio o tym, że ma być na standardzie. Na standardzie nie będzie. Jest postacią limitowaną, raczej słabą, przeznaczoną do teamów albo znawią Albo z Monogeo. Raczej innych zastosowań dla niej nie widzę. Będziemy o niej jeszcze więcej wypowiadać się na temat, jak będzie omówienie banerów, więc jak będzie, zostaw suba, żeby cię to nie ominęło. Zdecydowanie. Eee, a tutaj to na razie tyle. Moim osobistym zdaniem, bez C 2 najprawdopodobniej raczej nieba co o niej rozmawiać. Bo zazwyczaj postacie swątki od C 2 zaczynają dopiero jakoś działać, jak na przykład Rysli. Rysli w sumie od C 1 ale Newville też w sumie od C 1 więc no. Ale więcej się wypowiem w omówieniu banerów. Następne w sumie na tym live streamie było... Aha, oni o Chiori gadali pół, pół batego. Mamy oczywiście hangout li e Linet. Fajnie, dawno hangoutów nie było, ale kto pytał. Potem jakieś gówno z kartami. O, i banery. Oczywiście na temat banerów wypowiem sobie się w późniejszym materiale, ale w skrócie tu fajny będzie weapon banner, bo będą dwie bronie, które będą miały fajny main stat. Dwie postacie Geo, czy będzie trzeba je dwie razem dropnąć? Eee, raczej nie, bo i to i tak gramy z Zongiem i Goro na pewno i może Ciori do tego pasować. Aczkolwiek nie jestem jeszcze do końca pewien. Trzeba będzie się jeszcze zastanowić pod tym względem. Za to druga połowa baneru jest broken, bo w drugiej połowie występuje niewiele oraz Kazucha. Kazucha zdecydowanie must have dla każdego, kto go nie ma. Jeżeli nie masz na koncie Kazuchy, Oszczędzaj, żeby dropnąć sobie jedną sztukę. Nie to aktualnie jeden z najsilniejszych DPS-ów w grze, który jest w stanie robić solo abyssa. Więc też przydałoby się go mieć i od razu mówię, że fajnie go jest zmienić na 1, bo c 1 zmienia naprawdę bardzo, bardzo dużo pod tym względem. Na pewno jest lepsza od jego dedykowanej broni. Więc jeżeli macie sporo wiszy i chcecie mieć fajnego, eh, fajnego broken DPS-a, to niewiele C1 jest dla was Kazucha na każde konto powinien trafić. Musimy też brać pod uwagę co będzie w drugie, co będzie w wersji 4.6, bo to jest druga połowa oczywiście baneru. No ale do tego jeszcze czasu bardzo, bardzo daleko i nie ma co się Spieszyć, ale na pewno już jeszcze sobie zostawcie. No, i teraz największa część całego live streama. To jest chyba najbardziej, jakby to powiedzieć, mm, najważniejszy moment, najciekawszy, najbardziej ekscytujący, czyli nowy banner, który się nazywa Chronik, chroniklet, Chronicle? Jakoś tak. Nowy banner. Znajduje się tu sześć, pięciu gwiazdkowych postaci, całkiem sporo broni, i warto zaznaczyć, że na tym banerze broni jest Hunter's Path oraz Beacon. I jak ten banner w skrócie będzie działał? Będziecie wybierać sobie postać, na nią albo postać albo broń. Jeżeli wybierzecie postać, przegrywacie tylko na postacie. Jeżeli wybierzecie sobie broń, to jesteście, to przegrywacie tylko na broń i to jest jeden banner. Na temat tego banneru nagram osobny cały poradnik. Jak on działa, jak działa pity, jak działa 50 na 50. Ogólnie cały duży materiał na temat tego baneru, żeby Wam wszystko wytłumaczyć. Tutaj w wielkim skrócie chodzi o to, że wybieracie sobie postać, możecie przegrać na coś innego oczywiście, ale po jednej przegranej macie gwaranta na tą postać. Bardzo, podobne, bardzo podobny baner do tego eventowego i na nim, to bardzo ważne, będzie się wishować za różowe wysze, czyli te eventowe, nie ze standardu i nie nowe. Różowe wisze ten baner aktualnie poza brońmi tymi Hunters Puff i Beacon, no raczej nie jest to nic ciekawego. Aczkolwiek będzie łatwiej tu dostać Hunters Puffa niż na zwykłym banerze, bo będzie, będzie tutaj 50% na tą broń, więc akurat to jest broken. Bo na tym banerze będzie łatwiej dostać broń niż na zwykłym banerze broni. Więc jeżeli ktoś chce Hunters Puffa albo bikona DEI, ten baner jest dla niego więcej powiem w osobnym oddzielnym poradniku na temat tego banera. Oczywiście kody, które już prawdopodobnie jak to oglądacie, mogą jeszcze mieć swoją wartość, więc w opisie wam rzucę te kody, ale pamiętajcie, że one chyba są ważne 12 godzin albo 24, więc mogą być już nieaktualne. Oczywiście event monster jakiś taki mały, ogólnie nudne eventy, mało ciekawe, będziemy sobie tutaj ulepszać sobie to um, stoiska, będziemy też zajmować się kotami dla fanów ko dla kociar, oczywiście będzie można pogłaskać. No kto pytał, nie? Ale dla fanów kociar jak najbardziej na plus. Dla fanów TCG, których jest pewnie, nie wiem, ze dwóch na całym świecie, no to karty nowe. Uw. Więcej eventów, nic ciekawego. Jakiś tam billard, jakaś tam walka ze zdjęciami. Nudy, 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 nudy i nowy system ulepszania. czyli znaczy nowy system ulepszania. Co ja gadam? Po prostu ułatwienie dla nowych graczy, że łatwiej będzie nam... Ulepszać te, na przykład talenty, czy, czy, czy coś. Gra będzie nam to wprost, darączkę nas będzie nas prowadzić. Bardzo mit i mi się ten, ten mechanizm nie podoba, a aczkolwiek dla młodych graczy, nie wiem, czy coś, no to w sam raz, nie? I tak powiem Wam zupełnie szczerze, to jest dosłownie wszystko. Jakiś kolab, jakaś muzyczka, nikt nie pytał. No, no i to tyle, nie? 20 minut, nic ciekawego. Jedyne co ciekawe jest to ten nowy baner i to jest w sumie wszystko. Poza tym nuda i stypa. Ja daję dyslajka. Nie pozdrawiam. Czy coś jeszcze chciałbym powiedzieć? Raczej nie. Nie, nic. Czekajcie na omówienie banerów, które będzie już niedługo, i oraz wyczekujcie poradnika do tego, baneru, do tego baneru, jeżeli Was to interesuje i nie do końca ogarniacie co i jak. Ja się będę już z Wami żegnał. Pozdrawiam i pa pa!